Zaczynamy Alter Sound, program, w którym mówimy przede wszystkim o muzyce, ale nie zapominamy też o innych formach kultury, co udowodnimy w dzisiejszym odcinku. I tak przed nami muzyka, sztuka i film. Rozpoczynamy Nocą Muzeów. Noc Muzeów to europejska inicjatywa, która ma zachęcić wszystkich do skosztowania odrobiny kultury. A to wszystko za darmo i nietypowo, bo w nocy. My sprawdziliśmy, jak wyglądało to w Katowicach. Przyłączyliśmy się po raz 10 do idei, która zrodziła się we Francji. Noc Muzeów, Noc Muzeum Śląskim to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć wszystkie wystawy czasowe i stałe za darmo w tą wyjątkową noc, czyli do pierwszej w nocy i wziąć udział w wszystkich warsztatach, spotkaniach oraz seansach. Nie ma ograniczeń wiekowych, są zajęcia i dla przedszkolaków, i dla osób starszych. Przychodzi do nas młodzież, tym bardziej cieszymy się, że osoby młode. To naprawdę serdecznie zapraszam nie tylko w ten dzień, ale także wszystkie inne dni do Muzeum Śląskiego, gdzie warto zobaczyć tą sztukę, niekoniecznie wysoką, ale też taką chociażby street artową. Dla każdego na pewno się coś znajdzie. Pierwsza tego typu wystawa, pierwsza tego typu próba podjęcia tematu historii polskiego, street artu, polskiego graffiti od czasów heroicznych aż do teraz, czyli częściowo już do komercjalizacji street artu. To bardzo istotne dla nas, że wystawa ta odbywa się podczas katowickiej Nocy Muzeów. Co w tym istotnego? Istotne jest to, że trafią na nią ludzie, którzy normalnie nigdy na nią trafić by nie mogli, nie chcieli. I być może, a może nawet jestem pewien, że sprawi to, że zainteresują się sztuką współczesną, sztuką aktualną, bo tak bywa i mam nadzieję, że tak będzie. Uważam, że Noc Muzeów jest na pewno dobrym momentem, żeby pójść odwiedzić lokalne instytucje, galerie i co się dzieje w Twoim mieście, zapoznać się z repertuarem. Fajnie, że na tę okoliczność też są organizowane specjalne wystawy, aczkolwiek uważam też, że chyba jednak powinno się chodzić do takich miejsc nie tylko raz w roku na Noc Muzeów, tylko jednak dosyć częściej się powinno zaglądać. Ja przyszedłem, bardzo mi się podoba. Jest to fajne dla wszystkich, nie tylko dla znawców, dla każdego Polaka. Jest to wydarzenie, które corocznie przyciąga bardzo dużo osób. W zeszłym roku odwiedziło nas około 5000 zwiedzających w różnym wieku. Jest to wydarzenie, które zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych, do odwiedzenia chociażby raz muzeum, nie tylko śląskiego, ale tak naprawdę wszystkich, które otwierają się w ten wieczór. No i przede wszystkim jest to szansa, żeby rodzinnie spędzić tą sobotę. When the shadows again.
Tak jak w każdym odcinku, dziś odwiedziliśmy kolejny obiekt na szlaku zabytków techniki. Tym razem jesteśmy w Hucie Szkła w Zawierciu. Tutaj można powiedzieć, czas jakby się zatrzymał. Zobaczymy tu bogatą, wielowiekową tradycję i oryginalną, ręczną produkcję wyrobów szklanych. I tak piękne kieliszki, charakterystyczne szklanki, karafki i nie tylko. To wszystko prosto z Zawiercia wysyłane jest na cały świat. A to efekty ciężkiej pracy i jakości powstających tu produktów, które być może i Wy macie w domu. Bardzo lubię odkrywać nową muzykę, zwłaszcza taką, która hipnotyzuje i wkręca. Taką, dzięki której wyłączasz się i zapominasz o tym, co dookoła. Tak właśnie było na koncercie Moryca. Muzyka jest taka włochata i ma dużo ścięgien oraz płynie pod górkę. Właśnie dlatego, że nie miałem o nim zielonego pojęcia. Fascynował mnie bardzo proces produkcji muzyki elektronicznej. Wiedziałem trochę o niektórych instrumentach, ale na przykład nigdy nie miałem komputera. Taki sposób, żeby do niego usiąść i zacząć go badać, jego możliwości i w związku z tym, co można zrobić z muzyką, czy jak w ogóle robić muzykę, jak przebiega ten proces. I to mnie fascynowało strasznie, tak mechanistycznie. Chciałem wiedzieć dokładnie, jakie procesy zachodzą, żeby uzyskać jakiś określony efekt. Ten okres instrumentalny jest raczej okresem otwartym. Oprócz tego, że robię muzykę elektroniczną, to gram na przykład sobie, bo lubię po prostu. Więc spoko, instrumenty są w domu, zawsze gramy na nich i stroimy je, naprawiamy takie rzeczy. Także nie zerwałem kontaktu po prostu zupełnie z tym. To jest jakaś tylko mała cząstka mnie, to co generalnie zostawiam na scenie. Ja się izoluję na scenie w ogóle. Staram się myśleć o tym tak, jakbym był sam. Jakby nikogo nie było jakby naokoło. Pomaga mi się to skupić i trochę pozbyć się nerwów. Redukuję sobie stres w ten sposób. Dlatego gram w słuchawkach na przykład. Nie używam odsłuchów na scenie, tylko mam słuchawki, bo to mi też pomaga. Nazwijmy to w skupieniu. Nie wiem właściwie, jak ugryźć coś takiego jak polski James Blake, bo teraz tak naprawdę to, o co chodzi, że jestem z Polski, czy podobny do Jamesa Blake'a, który jest absolutnie wyjątkowy i zresztą jak się w ogóle porównuje jakiegokolwiek muzyka do któregokolwiek innego, to albo jednemu się dodaje, albo drugiemu się odejmuje i nie wiem właściwie, jak się mam odnieść do tego. Jak mnie ktoś nazywa polskim Jamesem Blake'em, to chyba milczę, ale zmusiłaś mnie do odpowiedzi. I did it though, I'm first. And you can
takich planów jak czerwone Ferrari, jest oczywiście ważne bardzo w tym momencie, zawsze, ale mam nadzieję, że jeszcze dużo czasu minie, zanim będzie dla mnie czerwone Ferrari ważne, więc póki co staram się skupić na tym, żeby rozumieć jak najwięcej, więc uczyć tych wszystkich rzeczy, których chciałbym się nauczyć. A że robię to sam, to zajmie mi to dużo czasu, ale jest bardzo przyjemne, więc pozwalam trwać temu stanowi. Nie spieszę się nigdzie, nie myślę o tym tak, jakby to się to działo w ogóle. Festiwal filmowy Krop Kultowe to nie lada gratka dla miłośników kina. W Katowicach mogliśmy zobaczyć filmy m.in. z serii Batman lata po dzielnicach, Zombie atakuje, VHS Hell. Były też najlepsze filmy świata. Było nawet kino samochodowe pod Spodkiem. Sprawdźcie. Festiwal filmowy Krop Kultowe jest wyjątkowy, gdyż chyba żadna impreza w Polsce nie jest poświęcona w takim stopniu kinu gatunkowemu. Nas interesuje popkultura, nie interesuje nas kino artystyczne, te najwyższych lotów, bo uważam, że do jego promocji znakomicie przyczyniają się inne imprezy filmowe. Zdecydowaliśmy się na pokazy kina niszowego, kina klasy B, ale też kina mainstreamowego, filmów, które wywołują emocje, i które niekoniecznie pochodzą z ostatnich lat, ale należą do szeroko rozumianej klasyki filmowej. Jedyny festiwal w Polsce, który pokazuje filmy, które wszyscy dobrze znamy, uchodzą one za filmy kultowe, czyli chcemy do nich wracać. I to najciekawsze chyba, i to jest najważniejsze z festiwalem, że chcemy je przeżywać wspólnie, w sensie oglądamy te filmy w większym gronie. Możemy je znać nawet na pamięć, ale one zupełnie inaczej smakują, kiedy oglądamy je z publicznością, kiedy jest nas więcej. Festiwal robiony z dystansem, przez ludzi, którzy mają dystans i luz wobec kina i poczucie humoru i filmy, których nie można być nigdzie indziej, w żadnym festiwalu, w żadnym przeglądzie kina. Dlaczego ten festiwal? Widzieliśmy te filmy na małych ekranach i chcieliśmy zobaczyć na dużym. Coffee and cigarettes, that's not too healthy, is it now? Can I get you a sandwich or something? No. Y'all from around here? No. You brother and sister? Yes. Podczas tegorocznej edycji zobaczymy m.in. cykl filmów o zombie. W takim bloku pod nazwą Najlepsze filmy świata zebraliśmy grupę tytułów, które w jakiś sposób mogą wywoływać kontrowersje. Są niejednoznaczne, prowokacyjne. Kontynuujemy blok taki gościnny VHS Hell. Mamy też pokazy plenerowe, kontynuujemy też kino samochodowe. Mamy retrospektywę Eda Wooda, czyli najgorszego reżysera wszechczasów. Ja od 7 lat, to kawał czasu, na festiwalu kultowych filmów prezentowałem autorski cykl, który nosił tytuł Najgorsze filmy świata. W skład tego cyklu schodziły najbardziej kuriozalne, najbardziej nieudolne produkcje filmowe powstały na świecie, powszechnie nazywane filmami klasy B. W tym roku jest zmiana, ale nie jakościowa, ponieważ pokazujemy retrospekcję najgorszego reżysera wszechczasów, czyli Ed Wooda. 7 filmów faceta, który zrobił najgorsze produkcje, między innymi Plan 9 z kosmosu, film, który uchodzi za najgorszą produkcję wszechczasów. Lubię dziwne filmy, niekomercyjne, gdzieś, gdzie trzeba ruszyć głową, nie wszystko jest jasno pokazane. Możemy poznać coś zupełnie nowego, tak jak na przykład teraz retrospektywę Eda Wooda, który jest tym najgorszym reżyserem wszechczasów, a można go poznać i zobaczyć. Strange object imaged in the Imperial Vortex.
Oczywiście Krop Kultowy to nie tylko filmy, ale też również instalacje artystyczne. W tym roku mamy dwie. Jedną widać tutaj, to jest wypożyczalnia kaset VHS Video Terror, której autorami są Jakub Babczyński i Krystian Kujda. Druga znajduje się tuż obok, to jest instalacja Łącznik Piotra Syglarka, przez którą przenosimy się do świata filmu. Szczerze powiedziawszy, bardzo fajna idea i inicjatywa, żeby móc spędzić gdzieś czas wieczorem po pracy. Coś nowego, przy okazji zobaczyłam stare kultowe filmy, także no, gorąco polecam. To jest mój drugi raz, czyli w zeszłym roku to poznałem, no i zachwyciłem się, można powiedzieć tak, i myślę, że będę odwiedzał co roku. Ten festiwal, mam wrażenie, ma takie ambicje, żeby coś ludzi nauczyć. Nawet jeśli to jest kino klasy B, to jednak przed większością filmów są prelekcje. Są zaproszeni goście, którzy opowiadają, znawcy w jakiejś konkretnej działce gatunkowej, więc ambicje są takie, żeby jednak widz wyszedł z filmu nie tylko z tymi wrażeniami kinowymi, ale również jakoś tam, żeby dostał tą pigułkę jakąś merytoryczną. Z jednej strony jest to świetny czas, by przypomnieć sobie filmy, których dawno nie widzieliśmy i jakby mamy szansę obejrzeć je na dużym ekranie. Z drugiej strony okazja, by nadrobić jakieś zaległości wstydliwe, których filmy, których nie mieliśmy okazji nigdy zobaczyć z jakichś różnych względów, i możemy to zrobić teraz, w maju, w Katowicach. W dzisiejszym odcinku byliśmy na koncercie. Udało nam się odwiedzić kilka wystaw w muzeach. Oglądaliśmy też filmy. Myślę, że dzisiaj naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie interesującego i mam nadzieję, że tak samo będzie też za dwa tygodnie, kiedy to znów się spotkamy przy następnym odcinku. W międzyczasie odwiedzajcie nasz fanpage na Facebooku Altersound TV. Zarezerwujcie też sobie czas 21 czerwca. Wtedy to szykujemy dla Was coś specjalnego. Więcej szczegółów o tym już wkrótce. Do zobaczenia. Panie profesorze, ja właśnie udzielam wywiadu, ja oddzwonię do pana. Jestem w telewizji, zaraz będę gotowy, zaraz zadzwonię. Nie, ja oddzwonię jak skończę, tylko teraz muszę kończyć.